pojęciu takim tradycyjnym moralność to są po prostu pewne nakazy i zakazy. Co ci wolno, co ci nie wolno, co możesz robić, co nie możesz robić. Tak? Jeśli ksiądz spowiadał w konfesjonale, no to on musiał bardzo dobrze znać ileś kazusów, jak to się mówiło. Nie? Znaczy, że po prostu były pewne przypadki i on według tego tych przypadków on dawał jakby wskazówkę moralną. Tak? To jest moralność. Moralność to są po prostu pewne prawa. Ale teraz Wojtyła, idąc tą drogą analizy bytu, on patrzy głębiej. To znaczy, nie kwestionuje oczywiście tego, że są pewne prawa, że są przykazania i tak dalej, ale on szuka istoty, to znaczy osoby ludzkiej. Jaka jest istota osoby ludzkiej? Do czego powołana jest osoba ludzka? Kim jest osoba ludzka? I on z tego wyprowadza analizę etyczną, ale patrząc na co? Na konkret. To znaczy na miłości swoich przyjaciół. Miłości, które rodzą się między tymi studentami, którzy jeździli z nim na kajaki, chodzili w góry. I on to zestawia z analizą etyczno-filozoficzną. I z tego wynika niezwykle ciekawa sprawa. W roku 60 ukazuje się jego książka pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. I to jest książka, w której on pokazuje jakby nowe spojrzenie na etykę. To znaczy on mówi, jaka jest główna norma, którą człowiek powinien się kierować. Że jest to, on to nazywa normą personalistyczną. I on pokazuje, właśnie analizując osobę ludzką, pokazuje jakby głęboki sens człowieka, w jaki sposób człowiek może dojść do pełni człowieczeństwa. Co to znaczy pełnia człowieczeństwa? Pełnia człowieczeństwa w języku religijnym, teologicznym to jest świętość. Tak? To znaczy, my powiemy naśladowanie Jezusa Chrystusa, słusznie. Ale w języku filozoficznym okazuje się, że ty możesz dojść, jakby dochodzisz do pełni człowieczeństwa, to znaczy, że twoja osoba będzie jakby w pełni zrealizuje się i będzie szczęśliwa. To znaczy, tu używamy języka filozoficznego, tak? Czyli osiągniesz szczęście. W języku religijnym powiesz, osiągniesz niebo, tak? Osiągniesz świętość. Ale on używa języka filozoficznego, osiągniesz szczęście. I teraz on odkrywa pewne zależności, które stanowią o osiągnięciu tej pełni człowieczeństwa. Właśnie w analizie miłości ludzkiej. Po pierwsze, odkrywa to, że osoba rozwija się w pełni, jak on powiedział, przez jedną rzecz, przez bezinteresowny dar z siebie samego. Możemy to przełożyć na bardzo taki konkretny wyraz. Na przykład on kiedyś pojechali na taką wycieczkę i były tam dziewczyny i byli chłopcy. I jedna z tych dziewczyn, właśnie Danuta, późniejsza pani Danuta Rybicka, opowiadała, bo wtedy dziewczyny chodziły tylko w spódnicach, nie było spodni. I opowiadała, że kiedy szli przez taką otwartą przestrzeń, było ogromne, znaczy bardzo mocno operowało słońce i ona, będąc w tej spódnicy, no, spaliła sobie łydki. I była w tak złej formie, że już zastanawiali się, czy nie powinni ją odesłać do domu, ale jednak postanowiła, że ona jednak z nimi zostanie. I mówi, następnego dnia, kiedy szli razem, to zauważyła, że jeden chłopak tak szedł za nią, żeby zakrywać te jej spalone łydki cieniem swoim. Tak? I ona mówi, i tak ją to ujęło, że się w nim zakochała. Tak? Ale co tu widzi Wojtyła? To znaczy, on widzi to dobro, które ten mężczyzna okazuje tej kobiecie, ale jednocześnie widzi, że on daje pewien dar z siebie. Tak? I że ten bezinteresowny dar pozwala na to, że oni
odkrywają coś, co ich łączy. Tak? I że człowiek rzeczywiście realizuje, można powiedzieć, siebie najpełniej poprzez to, że oddaje siebie drugiej osobie. To znaczy, on widzi, że świat, zarówno ten materializm komunistyczny, jak i ten materializm kapitalistyczny, ma jedną wspólną cechę. To znaczy, liczy się to, co jest użyteczne. To znaczy, liczy się efekt. Zobaczmy, czasy, lata 50. Jeśli ktoś pamięta Człowieka z marmuru, taki film był Andrzeja Wajdy, nie? Kim był ten człowiek z marmuru? To był przodownik pracy. Jaki był ideał lat 50. Propagandowy? Oto człowiek, który wyrobi 500% normy, nie? Ten przodownik pracy, on dla Polski Ludowej, dla socjalizmu, on będzie pracował tak, na efekt, tak, na maksymalny efekt. To samo dzieje się w kulturze materializmu praktycznego. Co się liczy? Zysk. Tak? Liczy się zysk, liczy się efekt. Wojtyła mówi nie. Nie liczy się zysk. Wtedy człowiek jest sprowadzony do roli niewolnika. Nie. Liczy się dar. Dar z siebie. Liczy się miłość. I można powiedzieć, że właśnie on tutaj jakby prowadzi bardzo głęboko tę myśl, co stanowi o istocie i pełni człowieka. I z tym dochodzi, można powiedzieć, aż do roku 78, to znaczy do momentu, kiedy zostaje wybrany na stolicę Piotrową. Tu moglibyśmy oczywiście o wiele więcej na ten temat mówić. Karol Wojtyła, ksiądz, doktor, profesor, później biskup, prowadzi tą swoją drogę intelektualnych odkryć w jednym kierunku. Odkrycia i nazwania pełni człowieczeństwa. Nauka mu w tym niesłychanie pomaga, dlatego że on analizuje osobę Boga i analizuje osobę człowieka i zestawiając jakby te dwie osoby, dwie prawdy, dochodzi do pewnych konkretnych wniosków. Wniosek jest taki. Człowiek jest powołany do tworzenia wspólnoty. On nawet używa takiego określenia komunii. Mówi o komunii osób. Czyli, że człowiek jest powołany do tego, żeby oddać się drugiej osobie. I ten dar bezinteresowny pozwala człowiekowi na osiągnięcie pełni. Czym jest ta pełnia? Ta pełnia jest wejściem w miłość, a w miłość przez duże M. I on to odkrywa dzięki analizie filozoficzno-etycznej i dzięki swojemu doświadczeniu duszpasterskiemu. Łączy te dwie rzeczy. Zwracając się do studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 79 roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski powiedział takie znamienne słowa. Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki o człowieczeństwo człowieka. Z tego, że się nazywa uniwersytetem albo wyższą uczelnią, jeszcze nic nie wynika dla sprawy człowieka. Owszem, można nawet wyprodukować złe wyrażenie, brutalne wyrażenie. Można wytworzyć serię ludzi wyuczonych, wykształconych. Ale problem jest nie w tym. Chodzi o to, czy się wyzwoliło ten olbrzymi potencjał duchowy człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo. To jest decydujące. I mówi, i tego Kulowi życzę. Żebyśmy nie byli tacy śmiertelnie, tylko poważni, to jeszcze trzeba opowiedzieć przynajmniej ze dwie, trzy anegdotki o życiu uniwersyteckim Karola Wojtyły. Mianowicie, to był człowiek oczywiście wybitnego intelektu i jego wykłady słynęły z tego, że były trudne. Więc studenci niektórzy unikali tych wykładów. No i taka jest, na Kulu się opowiada taką historię między innymi, jak to kiedyś Karol Wojtyła przyjechał, profesor, ksiądz profesor Wojtyła przyjechał na egzamin. Tak? No i przyjechał trochę wcześniej. Przyszedł tam przed tą salę egzaminacyjną, była tylko jedna osoba, jakiś był właśnie student, nieznany mu. W
Wojtyła w sutannie, on był wtedy młodo dość wyglądający, pyta go, stanął tam, a ten student go pyta, słuchaj, czy ty też na egzamin? A on mówi, no tak, na egzamin. Mówi, wiesz co, bo ja się strasznie boję, mówi ten student, wiesz, bo ja nie, podobno wykłady tego Wojtyły to są takie trudne, że ja w ogóle na nie nie chodziłem. Ale teraz wziąłem jakieś notatki, nic z tego nie rozumiem od jakiegoś kolegi i tak naprawdę, no to naprawdę nie wiem, jak to będzie z tym egzaminem. No Wojtyła tak się uśmiechnął i mówi, no, i zaczął z nim rozmawiać, i zaczął go tam pytać o różne rzeczy, jak on rozumie jedno, drugie, trzecie, zaczął mu coś wyjaśniać. I w pewnym momencie ten student mówi, stary, ale ty to jesteś obkuty, ty to zdasz bez niczego, nie? Ale ci zazdroszczę. A on mówi, daj indeks, jestem Wojtyła. Nie? I mu podpisał zaliczenie egzaminu. Nie? Więc to taka jedna jest historia, która krąży o Wojtyle. Druga to była taka, że jak jedna z sióstr, bo on też bardzo popierał rozwój intelektualny sióstr zakonnych. Jedna z sióstr zdawała egzamin, nie pamiętam czy magisterski, czy doktorski, wydaje mi się, że magisterski, on był w komisji, chyba siostra Karolina Kasperkiewicz, i on zadał jej jakieś pytanie. Ona była zdumiona, bo była bardzo trudne pytanie, ale jakoś sobie tam poradziła. A on po tym egzaminie mówi, siostro, ja bardzo przepraszam, ja nie wiem, co się stało, że ja takie trudne pytanie siostrze zadałem, ale potem bardzo się modliłem, żeby siostra odpowiedziała i udało się. Więc rzeczywiście tutaj też możemy sobie powiedzieć, że taki humor Wojtyły był połączony też z takim jego taką rzetelnością intelektualną. On nieraz zapraszał tych swoich doktorantów na seminaria na nartach. Tak? To znaczy łączyło się, bo ponieważ nie zawsze mógł przyjechać tam na KUL, no to wtedy zapraszał tych swoich doktorantów, właśnie z katedry etyki, i jechali tam gdzieś na 2 dni na narty i robili seminarium, prawda, zjeżdżali gdzieś tam, kawałek robili seminarium, dyskusja i potem znowu zjazd i w ten sposób udawało się to realizować. No ale koniec końców musiał tą swoją karierę naukową tutaj w Polsce zakończyć, ponieważ był 16 października 78 rok i Karol Wojtyła został wybrany na stolicę Piotrową. Co jest ciekawe, że on przyjechał do Rzymu z zestawem notatek, które były poświęcone właśnie czemu? Były poświęcone miłości mężczyzny i kobiety. Tutaj by trzeba było to powiedzieć, bo to jest rzecz zupełnie niesłychana. Każdy papież w każdą środę ma tak zwaną katechezę, nauczanie środowe. Tak? To jest nauczanie oficjalne następcy Piotra. I Wojtyła, no też jak został wybrany na stolicę Piotrową, również musiał podjąć takie katechezy. Na początku kontynuował katechezy swojego przedwcześnie zmarłego poprzednika Jana Pawła I, cały czas zastanawiając się, co będzie takim jego autorskim, taką jego autorską katechezą. I podpowiadano mu różne rzeczy, że może jakiś wykład katechizmu, że może będzie potrzebne właśnie nauka o wierze. Ale on po głębokim zastanowieniu postanowił, że pierwszy cykl katechez, które będzie prowadził, będzie poświęcony małżeństwu i rodzinie, a dokładnie sakramentalności małżeństwa. I to jest coś, co nazwał jego biograf George Weigel bombą teologiczną. Tak? Czymś takim, co zostanie jeszcze odkryte i co spowoduje jakby odnowienie w ogóle spojrzenia na to, do czego człowiek jest powołany. Jan Paweł II w książce autobiograficznej Wstańcie, chodźmy ujawnia trochę tajemnicę jego odkryć intelektualnych. Pisze między innymi tak. W mojej lekturze i studium
zawsze starałem się harmonijnie łączyć sprawy wiary, sprawy myślenia i sprawy serca. Zobaczmy, jest spójność, tak? To jest charakterystyczne dla Jana Pawła II. Dlatego można powiedzieć, że Jan Paweł II jest uniwersytetem. To znaczy on spaja, tak? Mówi sprawy wiary, to co na uniwersytecie było wydziałem teologicznym, sprawy myślenia, czyli filozofia, i sprawy serca, czyli etyka, czyli wola, realizacja tej miłości. Mówi tak, to nie są osobne obszary. Każdy przenika i ożywia pozostałe. W tym przenikaniu się wiary, myśli i serca szczególną rolę odgrywa zdumienie nad cudem osoby, nad podobieństwem człowieka do Boga jedynego w Trójcy, nad najgłębszym związkiem miłości i prawdy, daru wzajemnego i życia, które się z niego rodzi, nad przemijaniem i przychodzeniem ludzkich pokoleń. To jest bardzo gęste. Ale proszę zobaczyć, że mamy tutaj do czynienia z fantastyczną wymianą. To znaczy, po pierwsze mówimy, zdumienie nad cudem osoby. Jeśli mówiliśmy, że cała droga intelektualna Wojtyły to jest droga poznawania bytu. Od bytów nieożywionych, poprzez byty ożywione, poprzez byt ten, byt osoby ludzkiej i byt najwyższy, to znaczy byt Boży. I mówi, co to powoduje? Zachwyt. Zdumienie i zachwyt. I teraz, na czym polega ten zachwyt? Wojtyła odkrywa podobieństwo między Bogiem a człowiekiem. Oczywiście, to wie każdy, przecież w Księdze Rodzaju jest napisane, na obraz Boży go stworzył, prawda? Stworzył mężczyzną i niewiastą. Tak nawiasem mówiąc, to teologowie niektórzy się śmieją, mówią tak, jeśli Pan Bóg stworzył człowieka na obraz Boży swój, a człowiek to jest mężczyzna i kobieta, to kobieta to jest ten obraz, a mężczyzna to rama. Ale to taki żart. Natomiast mówiąc tu już bardzo poważnie, podobieństwo człowieka do Boga jedynego w Trójcy. Czyli zobaczmy, co widzi Wojtyła. Wojtyła widzi miłość kobiety i mężczyzny. Powiedzmy konkretnych, Danuta Plebańczyk i Jerzy Ciesielski. To są jedni z tych pierwszych w tak zwanej rodzince wujka Karola. Widzi ich we dwoje. Widzi ich, którzy jednoczą się ze sobą w małżeństwie i z tego zjednoczenia wynika nowy byt, nowa osoba. Ich dziecko, jedno, drugie, trzecie. Tak? Ale on poddaje to analizie filozoficznej. Mówi podobieństwo do Boga. Kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Bóg jest Trójcą. To znaczy, Bóg nie jest samotny. Bóg jest rodziną. Bóg to są trzy osoby. To jest jeden Bóg, ale trzy osoby. Wielka tajemnica, nie? Ale mówi, jest to podobieństwo. Czyli człowiek zrealizuje siebie kiedy? Właśnie wtedy, kiedy będzie tak jak Bóg, czyli da siebie drugiej osobie. I on z tą wiedzą, jakby z tym przemyśleniem jedzie do Rzymu na konklawę. To jest człowiek intelektu, ale to jest prorok intelektu. To znaczy, on rozpoznaje już wtedy, w latach 60., gdzie jest największe wyzwanie. To znaczy, on mówi, debata współczesna rozgrywa się na tej płaszczyźnie, jaki jest sens i tajemnica osoby. Mówi tak, zło naszych czasów polega przede wszystkim na pewnego rodzaju degradacji, nawet zniszczeniu fundamentalnej jedności każdej osoby ludzkiej. I mówi dalej, to zło leży nawet bardziej w porządku metafizycznym niż moralnym. To znaczy, że następuje jakby pewne rozszczepienie się człowieka. Co się dzieje, kiedy my słyszymy o wykluczeniu Wydziału Teologicznego z Uniwersytetu? Brakuje tego elementu jednoczącego, tak? Sens najwyższy. Są nauki poszczególne, ale one się rozpraszają. I podobnie się dzieje z człowiekiem. Człowiek zostaje rozproszony, zdezintegrowany. Jaki jest sens mojego życia? Czy sens mojego życia polega na tym, że nie wiem, mam dzisiaj wstać i po prostu zarabiać tylko jakieś pieniądze, potem położyć się spać, potem znowu zarabiać jakieś pieniądze, a potem odpocząć, a potem pojechać na Teneryfę, a potem wrócić, potem znowu wstać i zarabiać pieniądze i tak dalej? Dezintegracja. I mówi dalej tak.
tej dezintegracji planowanej czasami przez ideologie ateistyczne musimy zamiast jałowych polemik, nie macie racji, nie? Przeciwstawić coś w rodzaju rekapitulacji nienaruszalnej tajemnicy osoby. I to właśnie robi Wojtyła, dlatego się decyduje na to, żeby pierwszą autorską, można powiedzieć, katechezę, czyli nauczanie następcy Piotra, nauczanie Kościoła, poświęcić czemu? Poświęcić miłości człowieka do człowieka, miłości kobiety do mężczyzny, małżeństwu jako pewnemu odzwierciedleniu tajemnicy Boga. Bo mówi, jeśli to zrekapitulujemy, jeśli nazwiemy, na czym naprawdę polega sens życia człowieka, to wtedy dajemy człowiekowi w ręce ogromną, znaczy niezwykle silną broń. Broń, która pomoże mu odnaleźć się w tym świecie dążącym do dezintegracji. Dlatego, że ten świat mówi, ty masz pracować, oczywiście masz pracować, ale po co masz pracować? Masz pracować po to, żeby zyskiwać pewne jakby dobra materialne. Wojtyła powie, masz pracować, to prawda, ale nie po to. Po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Świat powie, ty masz sobie znaleźć kobietę lub mężczyznę, po co? Po co, żeby, po to, żeby było wam ze sobą dobrze. Wojtyła powie, tak, ma być wam ze sobą dobrze, ale będzie wam dobrze wtedy, kiedy będziecie zapominać o sobie, a dawać całego siebie drugiej osobie, tak? I tu następuje właśnie ta rekapitulacja, integracja człowieka. I to jest jego niesłychana myśl, która, można powiedzieć, jakby streściła się właśnie w tej teologii ciała. To zamiłowanie Wojtyły do kontaktu z nauką i z naukami empirycznymi trwało również w czasie jego pontyfikatu. On regularnie spotykał się z tymi fizykami, z którymi kiedyś jeździł na narty. I zawsze w okresie wakacyjnym, kiedy wyjeżdżał z Rzymu do Castel Gandolfo, były organizowane takie sesje, na które przyjeżdżali właśnie ci fizycy. Zapraszali również innych znanych naukowców polskich. I było tak, że jednego roku miał spotkanie z naukowcami polskimi, a w drugim roku miał spotkanie z naukowcami z najwyższej półki naukowcami międzynarodowymi. I takie sesje odbywały się w ten sposób, że na kilka dni oni byli zapraszani, no, wybitni naukowcy z całego świata byli zapraszani do Castel Gandolfo i wydawali różne wykłady, dyskutowali ze sobą, a Jan Paweł II siedział i słuchał. Po prostu siedział i słuchał. Słuchał i to było właśnie i dzięki temu właśnie bardzo poszerzał swoje horyzonty, bo wtedy mógł spojrzeć na, można powiedzieć, na tą zasadę integralną, czyli bytu metafizycznego, bytu boskiego, który się w jakiś sposób materializował w bardzo różnych okolicznościach kultury. Często nawet to byli ludzie niewierzący, którzy byli uczciwymi naukowcami i którzy rzeczywiście jakby pomagali papieżowi odkryć ten sens nadprzyrodzony, czyli istotę bytu boskiego w różnych naukach szczegółowych. Papież, człowiek intelektu, wybitny intelektualista, przyjaźnił się również z wybitnymi intelektualistami. Jednym z nich był francuski genetyk, profesor Jérôme Lejeune, Jérôme, czyli Hieronim po polsku. Wybitny genetyk, który przeszedł do historii genetyki jako odkrywca przyczyny choroby zwanej zespołem Downa. Sam Lejeune chciał ją nazywać trisomią 21. Dlaczego trisomia? Dlatego, że przy 21 parze chromosomów pojawiał się dodatkowy gen, który właśnie powodował te zakłócenia w rozwoju człowieka. Oni się znali, ponieważ Lejeune był członkiem Papieskiej Akademii Nauk. I tu bym chciał zwrócić uwagę na takie dwa zagadnienia, które pokazują, jak wielką wagę papież przykładał właśnie do nauki, ale też do takiego, można powiedzieć, praktycznego zastosowania nauki w jego pracy duszpasterskiej. Otóż na początku lat 80.
sytuacja międzynarodowa była bardzo napięta. Pamiętajmy, że to jest moment, kiedy Związek Sowiecki atakuje Afganistan. To jest moment, kiedy w Polsce jest Solidarność i dochodzi do stanu wojennego. To jest moment, kiedy zimna wojna się nasila, kiedy następuje coraz większa konfrontacja między tak zwanym wolnym Zachodem, a tym imperium zła, czyli Związkiem Sowieckim, co może zaowocować, co może przynieść tragiczne konsekwencje w postaci wojny nuklearnej. I wówczas Jan Paweł II poprosił członków Papieskiej Akademii Nauk, wśród nich profesora Leżena, o opracowanie raportu na temat możliwych skutków wojny jądrowej. To jest ciekawe, to znaczy proszę zobaczyć, że on nie tylko wychodzi z jakimiś apelami duszpasterskimi, moralnymi, tylko on mówi tym naukowcom, zróbcie taki raport. Oni opracowują taki raport, w którym jest suchym językiem naukowym podane, jak przy obecnych możliwościach militarnych będzie wyglądała wojna nuklearna, jakie będą jej skutki. Jakie będą skutki, ile będzie ofiar, jakie będą zniszczenia i tak dalej, suchym językiem naukowym. I papież prosi, ażeby ci naukowcy utworzyli takie delegacje, z których każda uda się do jednej z potęg nuklearnych świata. Te potęgi to jest oczywiście, są Stany Zjednoczone, to jest Wielka Brytania, to jest Francja, to są Indie i to jest Związek Sowiecki. Właśnie do Związku Sowieckiego i do Leonida Breżniewa Jan Paweł II wysyła Jeroma Leżena, który przedkłada właśnie ten raport Breżniewowi. Leżen wspominał potem właśnie o tej swojej rozmowie z Breżniewem, który wyglądał zupełnie, mówi, hieratyczny, jakby do niego nic nie trafiało. Ale może mniej istotny tu jest Breżniew, ile właśnie to przekonanie papieża, że trzeba się również odwołać do argumentów takich czysto naukowych, nie? To znaczy, że jest ważna modlitwa, ogromnie ważna i sam papież był przekonany o tym, że modlitwa ocaliła świat przed katastrofą nuklearną. Sam o tym pisze w swoim testamencie. Niemniej jednak do tego się bardzo mocno odwoływał. Ale Leżen był dla niego cenny jeszcze z jednego powodu. Otóż on jako genetyk zajmował się dziećmi chorymi na zespół Downa. W 75 roku we Francji pojawił się postulat, ażeby zezwolić na aborcję, bo tam aborcja była zakazana, jak w większości krajów europejskich, ze względu na upośledzenie dziecka. I wtedy Leżen stanął w pierwszym szeregu obrońców życia. Przypłacił to swoją karierą naukową, przypłacił to Noblem, bo powinien dostać Nobla, nie dostał tego Nobla nigdy. Przypłacił to potem utratą pracy. Ale właśnie jego papież mianował pierwszym przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia, to znaczy takiego ciała złożonego z naukowców, przy Watykanie, który był takim, można powiedzieć, był takim think tankiem złożonym z wybitnych autorytetów, którzy w sposób naukowy opisywali niezbywalne prawo do życia każdego człowieka. I właśnie ta przyjaźń między papieżem a profesorem zaowocowała między innymi właśnie tą akademią, bo właśnie profesor pragnęła, żeby coś takiego powstało. I dzisiaj profesor Leżen jest kandydatem na ołtarze. Toczy się jego proces beatyfikacyjny jako męża i ojca rodziny, a jednocześnie jako wybitnego naukowca. No i możemy powiedzieć, że właśnie wśród tych relacji właśnie Jana Pawła II ze światem nauki i tym jego, że tak powiem, wpływem i wzajemną wymianą, to jest jeden z takich przykładów, dla których no, można powiedzieć właśnie, jak bardzo wielkim
autorytetem, znaczy może inaczej, można powiedzieć, jak wielką wagę Jan Paweł II przywiązywał właśnie do myśli, jako do pewnego daru Bożego. Tak? Że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ponieważ ma rozum i ponieważ ma wolną wolę. Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie powstał w 2009 roku. Jest samorządową instytucją kultury założoną przez Województwo Małopolskie, Gminę Kraków oraz Centrum Jana Pawła II Nie Lękajcie Się. Jest hołdem wszystkich Małopolan dla Jana Pawła II. Zadaniem Instytutu Dialogu Międzykulturowego jest upowszechnianie dziedzictwa, jakie pozostawił nam po sobie Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Prowadzimy bardzo wiele projektów edukacyjnych, organizujemy wystawy, koncerty, wydajemy dzieła literackie, pracujemy teraz nad całym dorobkiem teologicznym i filozoficznym Karola Wojtyły. Przede wszystkim naszą działalność kierujemy do ludzi młodych, dla których Jan Paweł II jest już postacią historyczną. Nie tylko chcemy im ukazać życiorys Jana Pawła II, ale przede wszystkim chcemy pokazać, że był to człowiek pełen pasji. Projekty edukacyjne skierowane są do przedszkolaków, do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przede wszystkim są to projekty o charakterze wolontariackim. Mamy taki bardzo duży projekt, który trwa już 15 lat, pod nazwą Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Uczniowie szkół podstawowych oraz podstawowych organizują wiele akcji charytatywnych, pomagają ludziom w duchu właśnie nauczania świętego Jana Pawła II. Instytut jest również operatorem nagrody Veritatis Splendor. Jest to nagroda województwa małopolskiego dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych, które działają na rzecz szerzenia dialogu pomiędzy kulturami różnymi religiami. Wysokość tej nagrody wynosi 390 tysięcy złotych. Instytut realizuje również bardzo szeroki program na rzecz dialogu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą Oblicza Dialogu. Młodzi ludzie mogą zapoznać się z różnymi kulturami, z różnymi religiami, ucząc się nawzajem tolerancji dla osób, które mają inne poglądy, zapatrywania. Dla wielu młodych Polaków Jan Paweł II jest już postacią historyczną. To tylko niektórzy z nas mieli to szczęście, że go mogliśmy zobaczyć, usłyszeć, no i żyć jego nauczaniem. Dlatego też dla naszego pokolenia, często mówimy o pokoleniu JP2, chcemy, aby przekazać to, co najważniejsze z nauczania Jana Pawła II, aby otworzyć się na drugiego człowieka, aby otworzyć się na dialog w aspekcie międzykulturowym i międzyreligijnym. Można powiedzieć kolokwialnie, ażebyśmy zaczęli wreszcie odkremówkować świętego Jana Pawła II, a bardziej skupić się na tym, co do nas mówił.